No to się doczekałem tego cięcia w tym sezonie. No zobaczcie, tutaj było cięte, ładnie odnowiło. Był taki cypelek skrócony, widać takie nalanie, ładnie tutaj nalało. I jest mocne pędy. Co my tutaj mamy? Tu na dole takie, o, takie malutkie. Wycinamy, wiadomo. Tutaj cienkie, to też wiadomo, wszystko takie niepotrzebne. Tutaj tą gałązkę też usunę, bo wiadomo, krzyżuje się. Tu mamy troszkę inną sytuację, jest bardzo ładny pęd. Tak, teraz tu wam pokażę. Tutaj. I teraz, no troszkę nam tutaj koliduje, ale tak, tego jeszcze zostawiam w tym roku, żeby troszkę się wyowocował. Widać, że pąki duże, grube, fajne. Zostawimy go i później tego, na przyszły rok, wycinając tego gdzieś tutaj, widać, tutaj, może nawet i tutaj, zrobi miejsce dla tego nowego. Tutaj też, o, fajnie, przynajmniej na razie fajnie to się zapowiada. No i wiadomo, jakieś tam cienkie usuwamy. Tak, o, nawet tak można by było, o, jakieś cienkie, czy tam zmrożone, czy schorowane końcóweczki. Tutaj tak samo tą ze środka, gdzieś tam krzyżujące się niepotrzebnie. Jak jest ich za dużo, to później są bardzo małe owoce, też niefajnie to wychodzi. Tutaj jakieś takie suche, już wiemy, że to nie odbije. Tutaj też to usuniemy, takie mniejsze. Czy można ręką, nie ma problemu, żeby to usunąć. No i tutaj odotąd wystarczy. Górę jeszcze poprawić. O, coś takiego. Tutaj ten do środka, o tak, o, tu idzie do środka, to też się pozbędziemy, ale tego też, dobra, ładnie to będzie wyglądało. Tutaj ze środka tak samo, tą końcóweczkę oczywiście, jeżeli coś tu, o, kiepski ten sekator, jeżeli coś tu pominiemy, czy nawet zostawimy, to też nie ma takiej tragedii, bo już praktykowałem to, że w trakcie sezonu po prostu przychodziłem, coś mi nie pasowało i wycinałem. A już mieliśmy taki jeden sezon, że przycięliśmy dość mocno, troszkę mróz nam załatwił, akurat taki front trafiliśmy z mrozem i załatwił nam bardzo dużo krzaków, borówek. Później jeszcze było gradobicie, jak już były owoce i praktycznie nic nie zebraliśmy, tam było, były naprawdę małe ilości, także z tym już troszkę ostrożnie, nie mam tego dużo, no to mogę przyjść później i gdzieś tam delikatną korektę wprowadzić, także tu się nie martwię. Widać, pąki się zaczynają otwierać, no niezbyt dobrze, nawozu jeszcze żadnego nie dostało, no tu jeszcze skrócimy, nawozu żadnego nie dostało. Wróć, fosfor i potas poszedł zimą, tak, a nie dostało nawozu azotowego żadnego jeszcze, także z tym jeszcze czekamy. O, takie gdzieś to suche pojedyncze, myślę, że będzie w miarę. Szkoda, że tak to wychodzi tutaj, ale myślę, że będzie, mówię, tam się usunie gdzieś w tym miejscu, podejrzewam, bo tu też jest fajny pęd. Chyba że gdzieś będzie uszkodzony, bo to różnie może być przy jakichś zabiegach, czy nawet przy zbiorze można coś ułamać przez przypadek.